noszącego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, kapłanów, którzy wspólnie modlimy się w tej mszy świętej. Przychodzimy do Matki Bożej, aby powierzyć jej nasze sprawy, nasze intencje, aby dziękować i jednocześnie prosić o dalszą opiekę, dalsze wstawiennictwo. Wśród nas jest pielgrzymka harcerzy ZHP, których również serdecznie witam i pozdrawiam. W tej mszy świętej koncelebrowanej modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Jurkowski modli się w intencji harcerzy. Ojciec Krzysztof modli się w intencji dziękczynnej za 55 lat małżeństwa Gertrudy i Norberta Październi. Ja natomiast modlę się za zmarłych Felicję i Kazimierza Pujar. Ojciec Józef o beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Zdzisław modli się z okazji 80. rocznicy urodzin Zdzisława Brudka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny. Pozostali kapłani modlą się w intencjach wiadomych Panu Bogu. Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich radiosłuchaczy i telewizorów telewizji Trwam, którzy gromadzą się przy radioodbiornikach, przy telewizorach, i zapraszam do wspólnej modlitwy. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Oto niechę do Ciebie. Ciebie lubi całą ziemię, niechaj śpiewa Tobie, niech Twoje imię opiewa.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienia, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczercy zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzech, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto Słowo Boże. W kapłaństwie, drodzy harcerze, bracia i siostry zebrani tutaj i jednoczący się z nami przez media na tej świętej Eucharystii. Bracia i siostry, na spotkanie z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym dzisiaj wybraliśmy, a może rzeczywiście tak jest, że zostaliśmy powołani na to, aby to spotkanie przeżywać tutaj, w tym cudownym miejscu, na Jasnej Górze. W tej świętej kaplicy uobecniamy to wszystko, co działo się w Wieczerniku. Tę najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa, który złożył za nasze grzechy. Dzisiaj Jasna Góra i ta kaplica, to miejsce, staje się taką Samarią, bo przybyliśmy tutaj jak apostołowie, do tego świętego miasta i do tego świętego miejsca. To my dzisiaj jesteśmy tym tłumem słuchającym naukę w skupieniu i z uwagą. Wystarczy rozejrzeć się po tej kaplicy, popatrzeć na jej ściany, by dostrzec znaki działalności Boga w tym świętym miejscu, w tym domu. Iluż tutaj sparaliżowanych i duchowo, i fizycznie było przed nami. Iluż tutaj sparaliżowanych duchowo, zranionymi sercami, doświadczyło uzdrowienia serca w sakramencie pokuty i pojednania. Iluż tutaj ludzi chorych, cierpiących fizycznie uzyskało, doświadczyło cudu uzdrowienia. My jesteśmy tego świadkami. Mamy świadomość, że to miejsce jest święte, bo i tutaj to miejsce nie jeden raz nawiedził Piotr. Piotr naszych czasów, święty Jan Paweł II, papież senior Benedykt XVI i obecny Piotr Franciszek. Przyszliśmy, by w łączności z całą ziemią chwalić swego Pana w Dzień Pański, w niedzielę, by z radością sławić Boga, by opiewać chwałą Najwyższego, Jego imię. Oddajemy dzisiaj chwalebną cześć naszemu Panu, który jest naszym pasterzem w tej wielkiej drodze chrześcijańskiej ku Niebu. Przyszliśmy dzisiaj do domu Matki, by posłuchać, jak bije jej serce. Przyszliśmy tutaj, by poradzić się naszej Matki, jak mamy żyć. A ona, jak w Kanie Galilejskiej, ciągle mówi dzisiaj do nas: uczyńcie, co wam mówi Syn. Słuchajcie mojego Syna. Przyszliśmy dzisiaj i dzisiaj pomaga nam także święty Piotr. I mówi do nas: Pana Jezusa miejcie w sercach. Bądźcie zawsze gotowi do obrony. Zachowujcie czyste sumienie. Jakże konkretne
wskazania dla nas współczesnych chrześcijan. Pana Jezusa miejmy w sercach, bracia i siostry. Bo tylko On, napełniając nasze serce, napełni je prawdziwą miłością. Bądźmy gotowi do obrony, bo dzisiaj, w tych zwariowanych czasach, zbyt często trzeba bronić wiary, bronić tożsamości, bronić korzeni, z których wyrastamy. To dzisiaj trzeba nam bronić rodziny i ciągle bronić sprawy wychowania młodego pokolenia. Zachowujcie czyste sumienie. Miejmy czyste sumienie, bo to ono nam pozwoli zobaczyć, co w naszym życiu jest dobre, a co jest złe. Dzisiaj mówi do nas Jezus: jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moją naukę. Przepiękne jest to jeśli. Jeśli mnie miłujecie, jeśli mnie kochacie, to nie będziecie mieli, nie możecie mieć problemu z przestrzeganiem Bożego prawa. Tego prawa, które dał Bóg Mojżeszowi, narodowi, dał nam, bo dekalog jest ciągle aktualny. Jezus pokazuje nam wyraźnie, że to życie, styl tego życia, sposób jego realizacji, jakość tego życia, to jest ta miłość wobec Niego. Jeśli miłujemy Jezusa Chrystusa, jeśli Bóg jest w naszych sercach, to nie będę miał innych bogów oprócz mojego jedynego Boga w Trójcy Świętej jednego. Nie będę szastał imieniem Boga na lewo i prawo. Będę święcił Dzień Święty. Będę czcił swojego ojca i swoją matkę. Nigdy nie podniosę ręki na życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Nie będę cudzołożył, nie będę kradł, nie będę kłamał i składał fałszywych oskarżeń. Nie będę pożądał żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Tak. Ten dekalog jest wyrazem naszej miłości. I dzisiaj musimy skończyć z opowiadaniem Panu Bogu, że Go kochamy. Ale swoim codziennym życiem pokazać, że On jest prawdziwą miłością. W domu Matki chcemy uczyć się tej miłości. Tej wiernej i ofiarnej. Uczyć się, bo od kogo mamy się uczyć, jak nie od naszej Matki. Wśród wszystkich pielgrzymów przybyli dzisiaj na Jasną Górę harcerze, by uczyć się tej miłości, która potrzebna jest im do służby. Jeśli mamy dzisiaj służyć Panu Bogu, to gdzie mamy umacniać tę wiarę, jak nie tu? Jeśli dzisiaj mamy służyć Ojczyźnie, to przyszliśmy tutaj, bo tu bije serce narodu. Jeśli mamy uczyć się służby bliźniemu, to tutaj nie jesteśmy sami. W tym wieczerniku jesteśmy z naszymi bliźnimi, którzy dzisiaj metody harcerskiej w wychowaniu potrzebują. Dlatego składamy nasze dziękczynienie i uwielbienie, nade wszystko naszą radość, i otwieramy nasze serca na oddziałanie łaski, by w każdym z nas Bóg tu, w tym miejscu, a poprzez naszą służbę, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, w całej Polsce i za granicą, by tam przez nas dokonywał cudów przemiany na lepsze. Bo jak mówił Baden-Powell, my chcemy ten świat zostawić chociaż trochę lepszy, niż go otrzymaliśmy. I niech się tak dzieje. Amen. Módlmy się o doświadczenie Ducha Komunii w całym Kościele, aby bogactwo charyzmatów i posłów umacniało jedność ciała Chrystusowego.
aby świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafary sakramentów wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pasterzy Kościoła, zwłaszcza za papieża Franciszka, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, kapelanów harcerskich i skautowych, ojców i braci Paulinów, aby uzbrojeni mocą Ducha Świętego odważnie głosili Ewangelię Chrystusa i mężnie składali chrześcijańskie świadectwo życia. Módlmy się także o szczęśliwą beatyfikację prymasa tysiąclecia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, zwłaszcza tych doświadczonych prześladowania, przemocy, dyskryminacji i śmierci. Módlmy się także za Gertrudę i Norberta Październia w związku z 50-leciem małżeństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za Feliksa i Kazimierza Hujar, za zmarłych harcerzy i skautów, za tych, którzy oddali swoje życie służąc Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu, aby miłosierny Bóg przyjął ich na wieczną wartę w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zniewolonych nałogami, w szczególności za tych, co odeszli od Boga, aby dzięki promieniującej łasce i miłości Bożej, a także pomocy innych, odkryli prawdziwy sens życia i wyzwolili się z grzesznych przywiązań do pełnego radowania się swojej rodzinie. A odzyskując żywą wiarę poprzez pojednanie, weselili się w całej wspólnocie Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, za wszystkich pielgrzymów, nas tutaj zgromadzonych w Jasnogórskiej Kaplicy, zabiorących udział poprzez środki masowego przekazu, aby spotkanie z Matką umocniło wiarę, nadzieję i miłość w budowaniu cywilizacji miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.